Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w kwietniu. Zapraszam. Meet Your Maker, 4 kwietnia. Gdy życie na Ziemi niemal wymarło, pozostaje nam walczyć o przetrwanie z całych pozostałych sił, a pomoże nam w tym pozyskiwanie rzadkiego surowca o nazwie genmatu. Jak tego dokonamy? W tej grze sieciowej gracze mogą udostępniać wybudowane przez siebie i uzbrojone według własnego uznania fortece z pułapkami, skomplikowanymi korytarzami i strażnikami pilnującymi dostępu. Jeśli zaatakujemy fortecę innego gracza i uda nam się ją podbić, dostaniemy w nagrodę genmatu. Jeśli polegniemy, właściciel twierdzy zostanie obsypany innymi nagrodami, które też się przydadzą, aby wzmocnić postacie za pomocą nowych broni i umiejętności. Dzięki temu nasze szanse na zdobywanie kolejnych fortec są większe. Ciekawy pomysł na rozgrywkę w internecie, a w budowaniu fortecy może nam pomóc jakiś znajomy. Ciekawe, jak rozwinie się społeczność gry, być może powstaną jakieś gildie. Ciekawe też, jak będą reagować na to twórcy. Mogłoby to się rozwinąć w coś naprawdę ciekawego. Czas pokaże. Curse of the Sea Rats, 6 kwietnia. Gra z rodzaju Metroidvania, czy też jak nazywają twórcy Ratoidvania, bowiem wcielamy się w jedną z postaci, które za pomocą klątwy zamienione zostały w szczury. Oczywiście każda z nich różni się preferowaną bronią i umiejętnościami, które będziemy mogli rozwijać. Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie syna admirała, a w tym celu przebyć musimy kolejnych 11 scenariuszy, po drodze robiąc salta i uniki i pokonując hordy wrogów. Co jakiś czas czeka na nas boss, więc wszystko jest na swoim miejscu. W naszej misji może nam pomóc do 3 znajomych. Everspace 2, 6 kwietnia. Druga część kosmicznej strzelanki z elementami RPG. Tym razem świat został zaprojektowany ręcznie, a nie za pomocą losowania generatora, co na pewno doda mu własnej duszy. Po raz kolejny wcielamy się w jednego z pilotów w przestrzeni kosmicznych, kontynuując historię z poprzedniej części. Po pokonaniu złego admirała Gorka nasza postać musiała ukrywać się, więc przybrała fałszywą tożsamość i udaje górnika. Oczywiście jednak spokoju nie zaznamy za życia, więc na nowo zaczyna się przygoda. Odkrywamy wielki kosmiczny świat i wszystkie jego istoty, z niektórymi z nich możemy się zaprzyjaźnić, inne trzeba będzie pokonać. Społeczeństwo kosmosu jest rozbudowane i napotkamy różne frakcje z innym do siebie nawzajem nastawieniem i podejmiemy decyzję, jak nie wplątać się zbytnio w tarapaty, zarazem zyskując ile się da. Można to też zrobić odkrywając liczne skarby rozsiane po powierzchni planet, ale nie będzie to łatwe i bezpieczne zadanie. Naszą historię popchną do przodu misje, które otrzymamy i różne czynności poboczne, które możemy wykonywać, by sobie dorobić. A przyda nam się to, bowiem będzie można ulepszać swój statek odpowiednio dopasowując zakupione komponenty, gdyż synergia jest tutaj bardzo ważna. Jeśli macie ochotę na eksplorację kosmosu, który został szczerze zaplanowany, to miejmy nadzieję, że się doczekaliście. Otherwise, we are working on an inertial dampener toggle, and this is going to give you a more realistic perception of space slipping around in a frictionless void. This was another recommendation from the community, so thanks again. War Tales, 12 kwietnia. Natomiast jeśli tęskniliście za starymi dobrymi czasami średniowiecza, to ta gra pozwoli wam przenieść się do inspirowanego nim świata i wcielić się w grupę najemników gotowych na wszystko. Tym bardziej, że krainy pustoszy dziwna choroba zamieniająca ludzi w głodnych mięsa bez mózgów. W takich warunkach trzeba nam imać się rozmaitych zadań, od szlachetnych do tych niegodnych, starając się zdobyć co trzeba, by czuć się pewnie w niepewnych czasach. Po drodze przez rozmaite krajobrazy rekrutujemy śmiałków do naszej drużyny, których rozmaite umiejętności przydadzą nam się w wykonywaniu zadań.
Walka odgrywa się w trybie turowym, gdzie przyda się zmysł strategiczny, bowiem nie tylko skille, ale także rozstawienie naszych przyjaciół podczas walki będzie miało znaczenie. Zatem pomiędzy sielskimi przygodami trzeba będzie się mocno skupić, gdy przyjdzie nam stanąć przeciwko zwykłym rzezimieszkom, bestiom z lasu czy mocniejszym czempionom. Dla każdego coś dobrego. Dead Island 2, 21 kwietnia. Akcja gry toczy się po pierwszej odsłonie cyklu. Niebezpieczny wirus wydostał się na ziemi i zamienia ludzi w zombie. Wiem, że już to znacie, ale bieganie po zainfekowanym Los Angeles, podczas gdy wirus na nas nie działa w złą stronę, zapewniając nadprzyrodzone umiejętności, dalej może być ciekawe. Miasto zostało objęte kwarantanną, a my wcielamy się w jednego z bohaterów, który odporny na zło, postanawia rozprawić się z hordami złych i dotrzeć do źródła tego, co niszczy świat i być może nawet go uratować. Wybieramy jedną z sześciu postaci różniących się umiejętnościami i ruszamy na eksplorację Los Angeles, w którym zobaczyć można znane wszystkim tam mieszkającym miejscówki. Po drodze rozwijamy swoje umiejętności i zdobywamy coraz lepszy oręż, który również można modyfikować, dodając kolejne efekty obrażeń itd. Przyda nam się to, bowiem hordy zombie nie są aż takie głupie i na swój ograniczony sposób rozkminiają, co się dookoła dzieje i mogą nawet przejawiać jakieś oznaki sprytu. Nieraz będziemy napotykać mocniejszych przeciwników, a całą historię popchnie do przodu wykonywanie kolejnych zadań. Dla każdego, kto lubi polatać w kooperacji po mieście i poszlachtować zombiaki, wspinając się na różne budynki, to coś w sam raz. They're all as mad as the flesh eaters. How'd you like me now, eh? Wait, shit! Seems they like you a lot, Jacob. I'll take it from here. We've all dreamt about smashing zombie brains, right? Whether you're slicing, kicking, stomping, burning, or whatever it is. You're gonna really feel it. I guess dreams do come true. And shit, man. You'd be amazed at what these Angelinos keep in their Hollywood houses. Katanas, machetes, swords, hammers, bigger hammers. Star Wars Jedi Survivor, 28 kwietnia. Druga odsłona ciepło przyjętej serii gier, w której ponownie wcielimy się w Cala Kestisa, uciekającego przed Imperium Jedi, który tak jak pewnie wielu innych, myśli, że może być ostatnim z nich. Na szczęście towarzyszy mu BD-1, przyjaciel droid, a na drodze jak zawsze znajdzie wielu sprzymierzeńców. Wykonując kolejne zadania, rozwijamy kombinację ciosów, jakimi będziemy władać przy pomocy naszego miecza świetlnego, a także zdobywać będziemy kolejne moce, które pomogą nam w różnych sytuacjach. Gra jest kontynuacją historii z poprzedniej części, więc zobaczymy, co twórcy przygotowali nam za historię tym razem, poprzednia była spoko. Bardziej liczyłem na rozbudowany świat i więcej swobody, jednak oprócz tego, że będziemy zwiedzać galaktykę, nie wiadomo nic o skali tego przedsięwzięcia. Nie będzie to raczej Wiesiek 3 w kosmosie, ale zawsze spoko pograć w więcej Gwiezdnych Wojen od twórców pierwowzoru, bo był dobry. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.